Piątek o poranku, kłaniam się Państwu. Nisko w naszym studiu Paweł Leszek-Klepka, prezes Unii Wielkopolan. Prezydent Unii Wielkopolan. Prezes brzmi lepiej, czy prezydent? No ale od 33 lat to jest stanowisko prezydenta Unii Wielkopolan. To z szacunku dla poprzedników i dla tych następców. Ale to też był wiceprezydent Poznania lata 1998-2002. Tu się podwójny zgadza. Prezydent w takim razie. Witam pana serdecznie w naszym studiu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zapytam, czy wybiera się pan na korowód z okazji 770-lecia lokacji Poznania, to w niedzielę najbliższą. Oj, niestety nie, będę w tym czasie przebywał w Warszawie. Sprawy sportowe bardziej mnie w tym momencie pociągają. Poznań. Nie, Poznań jest moim kochanym, najcudowniejszym miejscem na ziemi, ale ten korowód, pomysł pojawił się medialnie tydzień temu, a już wcześniej miałem zaplanowane inaczej czas. Fajnie by było wziąć wnuczkę i pójść w takim korowodzie, tym bardziej, że 770 lat miasta, to jest co czcić. Jest co czcić, to prawda. A rozumiem, że interesuje się pan nadal żywo sprawami Poznania. Chwilami bym nie chciał się interesować, wtedy bym się może mniej denerwował, bym żył własnym życiem, ale niestety ta przeszłość moja, te 20 lat temu bycia wiceprezydentem i do dzisiaj... I to jeszcze od remontów między innymi. No, od inwestycji, od tego wszystkiego. To coś pan może powiedzieć. Byłem bity mocno przez media swego czasu i teraz w perspektywie tamtych wydarzeń 20 lat temu, słynna ulica Podgórna, kostka z Podgórnej, gdzie Zarząd Dróg Miejskich prowadzi inwestycję, która na podobnym obszarze była robiona jak obecnie przez 2 lata, a my robiliśmy to z lekkim opóźnieniem 4 miesiące. No właśnie, a była burza medialna. No to tak, och, potworna sobie, była. Tak samo jak się mówiło o remontach kiedyś swojego czasu, czy o korkach, no to ale wtedy nie powstawały piosenki o korkach, dzisiaj powstają. No prawda też jest taka, że ta ilość samochodów to w naszej wyobraźni nie istniała, bo zakładaliśmy wtedy, że więcej nie wzrośnie niż jakiś próg, a się okazało, że jednak wzrosło. A jak to mówił zawsze dyrektor Jan Szklosz, Poznań nie jest z gumy. Nie może być tej rozmowy bez Jana Szklosza, prawda, który miał pewną wizję, nie wiem czy... Uważa pan, że Poznań ma dzisiaj nowego swojego Jana Szklosza? Nie, no Jan Szklosz jest jeden, muszę państwa poinformować, że do dzisiaj ja z nim współpracuję, bo mam własne przedsiębiorstwo, zajmuję się właśnie branżą infrastruktury parkingowej, drogowej i tak dalej, i tak dalej. Jan wykonał do tej pory, przyszło 50 opracowań stref parkowania w całej Polsce. W tej chwili kończy opracowanie dla Wodzisława Śląskiego, Lubina, i jeszcze dla Poznania miast. Nie robił w tej chwili niczego. Nie, no kierowcy jest... się na potęgę mylą w tej obecnej strefie. No został trochę bardzo ostro potraktowany, jak kończył swoją karierę zawodową i jakoś ten ból w nim tkwi, ale nadal 82-letni facet robi naprawdę doskonałe opracowania dla innych miast. Wróćmy do Poznania. Powiedział pan, że denerwuje się za bardzo. Co pana denerwuje w takim razie w Poznaniu współczesnym? Czy to jest w ogóle miasto, w którym... Czułeś pan, że jest miasto takie z pańskich marzeń? Nie, to nie jest miasto z moich marzeń. Brakuje dla mnie odważnych inwestycji. Mam chwilami wrażenie, że my robimy krok do przodu i za chwilę 2 się cofamy. Brakuje mi technokratycznego spojrzenia na miasto. Za bardzo politykujemy zamiast... Polityka weszła w samorząd, nie tak jak z pańskich czasów? Bardziej? Zawsze ona była gdzieś tam z boku, tylko zawsze umieliśmy się dogadać. Przypomnę też takie właśnie na branży... budowy, a polityki zdarzenie, kiedy ja byłem wiceprezydentem, byłem przedstawicielem AWS-u, a w opozycji była Lewica. Pierwsze pieniądze na stadion miejski w Poznaniu dała pani minister Łybacka, która była ministrem w opozycji do nas. Ona dała 20 milionów. Teraz pieniądze można na było remont, się dogadać. Teraz remont na pestkę na przykład dało Prawo i Sprawiedliwość rządzi. Platformą Obywatelską to teoretycznie... Nie mówmy Prawo i Sprawiedliwość, Platformę, mówmy... Ci, co są w rządzie obecnie, dali pieniądze na to, co z naszych podatków do nich spłynęło. Oni nie dzielą swoich pieniędzy. No to tak samo minister Łybacka dała tak, pieniądze. Tak, ale właśnie brakuje nam nadal poznaniaków na pewnych stanowiskach, którzy mają wpływ na pieniądze. Wtedy te 20 milionów złotych tworzyło budowę stadionu miejskiego w Poznaniu. To były pierwsze pieniądze. I o tym trzeba tej pani pamiętać. Mówi pan o braku takiej wizji inwestycyjnej. No, jakieś tam... Prezydent Jaśkowiak powiedział, że woli 50 małych, drobnych rzeczy zrobionych niż jedną wielką, kiedy pytałem go na przykład o halę sportową. No ale może się pochwalić teoretycznie poznańskim tramwajem na Naramowice. Pewnie będzie filharmonia. Jakieś tam inwestycje są? Oj, tak, jak jeżeli
faktem jest budowa trasy tramwajowej na Narumowice i to jest sukces pana prezydenta. To trzeba też zwrócić uwagę, jakim to jest się kosztem odbyło. Moim zdaniem zbyt przeinwestowana ta inwestycja jest, ale to jest, trzeba byłoby bardzo głęboko wchodzić w kształt. O Filharmonii bym nie rozmawiał, bo to jest dla mnie na razie... Jeszcze nie wyszło z papierów. Znaczy nieosiągalna na dzisiaj, bo myślę, że wielu polityków sobie nie zdaje sprawy, że to jest inwestycja, która będzie... To jest cały czas skarbonka. Bardzo bym chciał wielkiej, pięknej filharmonii w Poznaniu. Ale filharmonia to dzisiaj jest minimum 1 000 000 000 zł. Planowana jest na 500 000 000, ale jeszcze się nigdy nie odbyła. Jak ktoś się zna i trochę ma wiedzę, to nie popatrzy, jak w Europie budują filharmonię. Jak w Niemczech jedna była budowana 12 lat, to są skarbonki, do której trzeba co roku dopłacać. Ma ambicje, mówił, że chciałby, żeby nasza filharmonia była czymś takim jak filharmonia w Hamburgu na przykład, która jest gigantyczna i wygląda jak katedra średniowieczna. No ale tam budowano 12 lat i tam mają pieniądze na to, że co roku budżet miasta dopłaca do funkcjonowania. To nie są instytucje, które przynoszą z powrotem pieniądze. Mhm. A takie inwestycje są też w miastu potrzebne. Ale nie ma w Poznaniu wielkich inwestycji, pańskim zdaniem, bo tak, no, tak to zrozumiałem. Nie ma wielkich inwestycji, brakuje. Ja nadal jestem zwolennikiem budowy hali dużej sportowej. Mhm. 8 lat temu wczesnemu wiceprezydentowi Poznania, Jakubowi Andrzejewskiemu, powiedziałem, że przez najbliższe 10 lat w Poznaniu nie będzie żadnej dużej imprezy sportowej. Dzisiaj bym go przeprosił, bo teraz powinienem powiedzieć przez najbliższe 20 lat. Czy to się nazywa klątwa Pawła Leszka Klepki? Nie, Boże. Proszę odwołać ją tutaj w takim razie. Bo... Odpukałem, ale nie, to nie jest klątwa, to jest po prostu świadomość. Naokoło Poznania, w innych miastach powstały duże hale i tam wszystkie duże imprezy będą ściągane. Wszyscy duży artyści jadą. To się nazywa ekonomia, wyliczenie. Każdy doskonale wie, że artysta dużej klasy czy duża impreza sportowa pójdzie tam, gdzie będzie 15 tysięcy, 20 tysięcy widzów. Wtedy ten bilet u nas nie będzie... będzie imprez na tyle tysięcy osób, bo nie ma takiego nie ma. Obiektu. Nawet jeżeli by się wyremontowało tą arenę nieszczęsną i byłoby 9 tysięcy... To jest maleństwo. To jest maleństwo. To jest maleństwo. I to jest, trzeba to mieć perspektywę, tak jak mówię, przy filharmonii, którą bym bardzo chciał, ale jakoś moja wiara tutaj jest słabiutka. Te remonty, o których mówimy. Pan powiedział, że mieliście jakieś 4 miesiące obsługi i zrobiła się z tego wielka. To było 2 miesiące obsługi, a razem 4 było. No, ale mimo wszystko tych remontów pewnie nie było nigdy tyle, ile w tym momencie. Jak pan ocenia koordynację też tych prac i tego, jak wyglądał Poznań przez ostatni rok? Znaczy, ja bym wolał niektóre akcenty remontowe położyć na coś innego. Poznań potrzebuje w tej chwili kapitalnego remontu ulicy Głogowskiej, ale kapitalnego. Z wyprowadzeniem ruchu z Poznania, a ograniczono ten wyjazd. Tego nie, powiem jest szczerze... W drugą stronę. Nie rozumiem. Budowano gigantyczny parking na terenie targów na 650 miejsc. Teraz te samochody jak mają wyjechać z tego parkingu? Tylko mogą w prawo, w Głogowską i to jest logiczne do najbliższego węzła autostradowego. I teraz jadą jednym pasem, cały czas w jednym wielkim korku. Głogowska powinna zupełnie inaczej wyglądać, ale ona potrzebuje bardzo dużo pieniędzy. Święty Marcin mógł poczekać. Głogowska powinna być pierwsza, chyba że wybudujemy tą... Z drugiej strony prezydent mówi, że były unijne projekty zgłoszone, trzeba było te pieniądze wziąć, bo byśmy te pieniądze stracili. I nawet jeżeli to jest inwestycja przeszacowana, a już wiemy, bo prezydent pytany o to, ile to kosztuje, no, bronił tej swojej wizji, że nie jest przeszacowana, jest, no bo etapy mimo wszystko... No ustalanie, co w jakiej kolejności na powinno być remontowane. No, ja tutaj a jest koordynacja właśnie kolejności? Znaczy ja myślę, że przyjęto jedno podstawowe błędne założenie, że to się projektuje i wykonuje, a to się powinno, przetarg powinien dopiero i wykonawca powinien wejść w tym momencie, kiedy wykonuje daną robotę, a projekt powinien być wcześniej przygotowany, a to nie taki kot w worku. I to przez to przeciąga się ta praca, nie wiemy, nie mamy świadomości o pewnych rzeczach i to dostoi. Potem fragment ulicy robimy 1,5 roku. No, jest to dla mnie nieakceptowalne. Pan też zwracał uwagę na to, że są inwestycje, które leżą w szufladach, projekty inwestycji, które gdzieś plany narysowane już wiele lat temu, no i one albo są niebrane pod uwagę, albo są modyfikowane. Przykład tramwaju przez Ratajczaka, który w waszych planach, jeszcze określonych 20 lat temu, miały iść w kierunku placu Cyryla Ratajskiego, no teraz będzie skręcał gdzieś do Okrąglaka. I takich pewnie planów jest więcej. Tak, to
były na to już koncepcje, rozpoczęte dokumentacje. Faktycznie te zmiany nastąpiły jeszcze wcześniej, przed objęciem prezydentury przez pana prezydenta Jaśkowiaka. I tego nie wiem dlaczego, nie znam uzasadnień, ale miała trasa iść przez 3 maja. I przede wszystkim trzeba tą trasę robić szybko, aż do końca, nie tylko ten fragment, bo efekt tej trasy, który będzie wtedy widoczny dla poznaniaków i odczuwalny, jeżeli ona dotrze do ulicy Pułaskiego, wtedy skrócimy przejazd przez miasto o 2 minuty. To jest ogrom. Będziemy mogli ograniczyć ilość tramwaju o 20 sztuk. To są potężne pieniądze dla Poznania. Może Poznań odpowie, no ale nie było wtedy na przykład wojny na Ukrainie, nie było pandemii, nie mieliśmy, teraz mamy mniej środków. No, takie są panie redaktorze, miasta. Kadencji mojej, której ja mogę za nią odpowiadać, budżet miasta był 1 300 000 000. Teraz jest 5,5 miliona. Ja wiem, że edukacja więcej kosztuje. 5,5 miliarda. Edukacja więcej kosztuje, inaczej wygląda. Są środki unijne. Ja pracowałem na okresie jeszcze przedunijnym. My uzyskaliśmy na ISPE pieniądze, 60 milionów euro, na środki na infrastrukturę podziemną. Budowaliśmy przecież te całe główne kolektory w centrum Poznania. Ja mam jeszcze pytanie, które we mnie siedzi od 2 tygodni, kiedy pojawiły się dane na temat demografii Poznania. Rozmawiałem z demografem Krzysztofem Szwarcem, który mówi, że nie ma drugiego miasta w Polsce, które już nawet nie chodzi o wyludnianie się, bo tutaj możemy się przerzucać danymi, bo to jest też kwestia przyrostu naturalnego, ale jeżeli chodzi o samą migrację, czyli przyjazdy do Poznania i wyjazdy, Poznań jest na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o duże miasta, gorzej niż Łódź. Łódź po prostu bardziej wymiera. A z Poznania ludzie uciekają do powiatu poznańskiego. Z kolei powiat jest tym, który najwięcej praktycznie w Polsce przyjmuje w tej chwili mieszkańców. No, powiat się zrobił przyjazny dla mieszkańców. Poznań mniej. No, przypominam te wszystkie hasła. Postawimy szlabany, będziemy ograniczać wjazd do Poznania dla PZ-ów. A tu powinna być współpraca. To powinna być cały czas rozmowa ta aglomeracyjna. Nie ma pan wrażenia, że żyjemy aglomeracyjnie? Myślimy aglomeracyjnie? Poznań... Za mało. Zdecydowanie za mało żyjemy. Za mało ze sobą rozmawiamy. Za mało współpracujemy. Jest na zasadzie konkurencji, a nie współpracy. Nie bójmy się rozmawiać z burmistrzami, wójtami przyległymi, gmin przyległych do Poznania. One bardzo chętnie by chciały współpracować i korzystać też z miasta, ale pamiętajmy, że też jako poznaniacy korzystamy z tego rejonu. Czy pańskim zdaniem taka praca organiczna, którą Unia Wielkopolan od zawsze promuje, patronuje temu, ona się unosi w tej chwili nad Poznaniem, nad magistratem, nad pracą ratusza? Ja nie chciałbym... Omawiać, się pan zaśmiał? Bo ja jestem troszeczkę od 20 lat w takiej loży szyderców, ja mam prawo trochę krytykować. Może nie krytykować, być taki troszeczkę krytycznym do pewnych rozwiązań, a do wielu jestem, ale wiem, że potem panowie, pani, które są w mieście, mają do mnie pretensje, jak ty tak możesz? Przecież byłeś, wiesz, jak to wygląda. Nie, no właśnie był pan, ale ja pan wiem, więc... że można to zrobić lepiej, szybciej, dokładniej. Trzeba większe pieniądze przeznaczyć też dla urzędników. Urzędnicy muszą być dobrze opłacani, bo tam potrzebni są dobrze wykształceni ludzie. I tam oni teoretycznie są, tylko od nich to wydobyć. Jakie życzenie w takim razie dla Poznania, dla władz Poznania na tę rocznicę? Więcej otwartości, mniej polityki i więcej z tego, co nam jest w tej chwili wszystkim potrzebne, życzliwości. Paweł Leszek-Klepka, prezydent Unii Wielkopolan, był wiceprezydent Poznania, był gościem porannej rozmowy. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękuję.